Zarabiam w biznesie. Zaprasza Adam Grzesik. Witam bardzo serdecznie w podcaście Zarabiam w biznesie. To jest podcast skierowany dla osób przedsiębiorczych, takich, którzy prowadzą swoje własne firmy i ich oczekiwanie to to, aby ich biznes przynosił ponadprzeciętne, pewne i przewidywalne zyski. Jeśli należysz do takich osób, to ta wiedza jest wiedzą obowiązkową. W tym odcinku chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, gdzie się podziewają Twoje pieniądze. Oczywiście pieniądze firmowe. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ przedsiębiorcy popełniają podstawowy, kardynalny i najgorszy z możliwych błąd. Otóż mieszają przepływy finansowe i to, gdzie te pieniądze sobie krążą, z budżetem firmowym, zarządczym rachunkiem wyników, a czasem mylą je i mieszają z wynikami, które otrzymują z księgowości. Księgowa na koniec miesiąca mówi Ci, że zysk w danym miesiącu wyniósł w Twojej firmie 30 tysięcy złotych. Z Twojego arkusza, z budżetu, jeśli go na przykład pobrałeś gdzieś tam sobie ode mnie, wynika Ci, że ten zysk w danym miesiącu wyniósł u Ciebie 50 tysięcy złotych, a na koncie masz 5 albo 6 tysięcy złotych. Więc gdzie są Twoje pieniądze? Już tłumaczę. Odłóżmy na bok tematy związane z księgowością. Odłóżmy na moment na bok arkusz związany z budżetem, ponieważ tam wpisujemy tylko i wyłącznie zdarzenia gospodarcze. Jeśli kupiłeś w danym miesiącu towar za 50 tysięcy złotych, to tego zakupu nie wpisujesz do arkusza związanego z budżetem. Wpisujesz go zupełnie gdzie indziej. Wpiszesz go dopiero wtedy jako koszt sprzedaży, kiedy będziesz go sprzedawać, czyli wtedy, kiedy nastąpi sprzedaż. O tym nie będziemy mówić w tym odcinku, ponieważ do tego służy szkolenie, które się nazywa budżet firmowy. Możesz je zdobyć, wchodząc po prostu na moją stronę Adam Grzesik w bloku szkolenia. I wtedy się spotkamy. Raz na kwartał prowadzę takie szkolenie, które się nazywa budżet firmowy, ale również możesz podskoczyć na platformę vod.adamgrzesik.pl i zacząć od kursu w wersji online, wzbogaconego webinary. Natomiast później robisz tylko dopłatę i widzimy się na kursie stacjonarnym. Wybierz, co będzie dla Ciebie dobre. To, co dzisiaj chciałbym Ci pokazać, to arkusz, który tak naprawdę możesz pobrać sobie z mojej głównej strony, więc to, o czym mówimy w tym podcaście, skoro mnie słuchasz, sprawia, że powinieneś wejść sobie na stronę adamgrzesik.pl i na niej odnaleźć do pobrania w prezencie bezpłatnie plik z instrukcją wideo do liczenia wartości Twojej firmy. Natomiast ponieważ tutaj nagrywam tylko i wideo, tamten plik jest w cenie Twoich danych osobowych, czyli Twojego adresu mailowego, to tutaj wartości w prezencie, czyli za darmo w tym podcaście, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat najważniejszego, bardzo ważnego zestawienia, jednego z czterech, które robimy na budżecie firmowym, które należy wykonać raz w miesiącu, na przykład na początku danego miesiąca za poprzedni miesiąc lub po zamknięciu księgowo miesiąca. Ale przyjmijmy, że pierwszego lub drugiego dnia kolejnego miesiąca robisz zestawienie za miesiąc poprzedni. To jest nic innego jak policzenie wartości majątku Twojej firmy. Możesz to zrobić w Excelu, pobierając sobie ten plik, a możesz to zrobić sobie na kartce. Więc skoro to słuchasz lub być może oglądasz mnie na moim kanale na YouTubie, weźmy pod uwagę na przykład kartkę. Po pierwsze, co trzeba sobie zrobić? Trzeba sobie podzielić ją na połowę i u góry wpisać sobie aktywa, czyli to wszystko, co jest w aktywach Twojej firmy. Na drugiej połowie zaznaczyć sobie pasywa, czyli te wszystkie rzeczy, które musisz oddać, no bo to są pieniądze, które musisz komuś tam oddać. Sfinansowałeś swoje aktywa. I teraz w tych aktywach mamy kilka elementów. Pierwsze aktywa, które sobie trzeba będzie policzyć, to Twoje zapasy. Jak je policzyć? No jeśli masz i pracujesz na jakimś systemie komputerowym, do czego Cię bardzo przekonuję, to przede wszystkim zajrzyj sobie, ile masz teraz na stanie towarów handlowych i ile masz materiałów do produkcji. Popatrz tutaj i wpisz sobie kwoty w cenach zakupu, w ich cenach zakupu, tak? Czyli jeśli, nie wiem, załóżmy, mam salon kosmetyczny i towarów handlowych na półce mam za 30 tysięcy, a materiałów takich, które mam w gabinetach do użycia
mam za 10, to moje zapasy wynoszą, są warte 40 tysięcy złotych. To są rzeczy, które użyję później do handlu, użyję później do produkcji i informacja o tym będzie nas prowadziła do kilku ciekawych wniosków, czyli do lepszej analizy stanów magazynowych i zapasów. Drugi element, który należy tutaj policzyć sobie jako aktywa firmy, to są pieniądze, które należności, które są u Twoich odbiorców, u Twoich klientów. Ja zawsze zachęcam właścicieli firm, aby rozbili sobie te należności na kilka elementów. Takie podstawowe rzeczy to są takie należności w terminie, czyli ktoś wziął od ciebie coś na zeszyt albo wystawiłeś komuś fakturę i się logujesz do swojego systemu i zaznaczasz sobie faktury niezapłacone. Przyjmijmy, że w tym naszym analizowanym biznesie one stanowią 10 tysięcy złotych, ale warto sobie zaznaczyć, to są te w terminie, ale teraz drugi parametr to są rzeczy, faktury po terminie, tak? Czyli wystawiłeś komuś fakturę z terminem 14-dniowym, niestety nie zapłacił ci i masz jakieś faktury po terminie. Dobrze byłoby tutaj w tym przypadku również zwrócić uwagę na to, czy te pieniądze są w ogóle do odzyskania. Bo czasem bywa tak, że no, były sobie pieniądze i wtedy trzeba wpisać je sobie gdzieś w straty i nie żyć złudzeniami. No dobrze, więc w naszym omawianym przykładzie nasza jakaś firma ma zapasów na 40 tysięcy złotych, należności ma na 13 tysięcy, w tym w terminie należności na dyszkę, po terminie na 3 tysiące. Jeśli na przykład prowadzisz jakąś firmę budowlaną i masz, nie wiem, na przykład kaucję należytego wykonania czy coś, to też tutaj warto sobie wpisać, żeby wiedzieć, gdzie masz ulokowane swoje pieniądze. No i też będziesz wiedzieć, jak szybki masz dostęp, jak płynny jest ten kapitał, jak szybko możesz i to zdobyć. Trzeci element poza zapasami i należnościami to jest twoja gotówka, czyli sprawdzasz sobie to, ile jest w kasie, nie wiem, na przykład 2000 zł masz w kasie, plus patrzysz, logujesz się i widzisz, że na jednym koncie firmowym masz 12, a na drugim masz na przykład 10 tysięcy złotych. Więc w tym przypadku mamy w tej naszej omawianej firmie 24 tysiące złotych w gotówce, całkiem nieźle. Jeżeli uważasz, że masz jakiś VAT do zwrotu, bo urząd powinien ci oddać VAT, to też jest taka opcja, aby sobie tutaj, nie wiem, wpisać kwotę tego VAT-u do zwrotu, bo dobrze wiedzieć też, że to jest coś, co powinno do miesiąca do ciebie wrócić. I teraz mamy zapasy, no rzeczy, które pewnie od razu ich nie sprzedasz, no ale powiedzmy jakąś część z tego, połowa na przykład, powinna zejść, powinna zamienić się w gotówkę. Masz 13, tutaj masz jakieś swoje należności, w tym przypadku około 13 tysięcy złotych i to są pieniądze, które dobrze by było, gdyby jak najszybciej wróciły. Czasem trzeba zadzwonić, pogonić kogoś. Masz gotówki, całkiem nieźle, 24 tysiące złotych i to są pieniądze, do których mniej więcej miałbyś dostęp. Do tego dochodzą środki trwałe. Księgowa może ci zrobić wydruk twoich środków, które były w amortyzacji, czyli takie powyżej 3,5 tysiąca netto, ale też takich, które są powyżej 1500 netto, czyli wyposażenia. Natomiast moja sugestia jest taka, abyś raz w roku, kiedy ubezpieczasz swoją firmę, abyś sobie pochodził i abyś spisał te sprzęty, które stanowią dla ciebie jakąś wartość, są ważne i żeby sobie tą kwotę wpisywać co miesiąc i ewentualnie ją korygować o zakupy. Przykład. Jeżeli kupiłem sobie telefon za 5 tysięcy złotych, no to ja nie zamierzam go sprzedawać, tak? Więc nawet gdybym zamknął firmę, to on u mnie zostanie. Dlatego nie będę go wpisywać do środków trwałych. Podobnie nie będę w moim przypadku, nie będę wpisywać laptopa. Ale jeśli mam jakąś maszynę albo mam jakiś samochód dostawczy, który kiedy będę sprzedawać firmę, to sprzedałbym go, no to patrzę mniej więcej po ile, nawet raczej pesymistycznie, po ile mógłbym go sprzedać i sobie tutaj wpiszemy. Nie wiem, przykład naszego salonu. Mają różnych maszyn, urządzeń na 150 tysięcy złotych, a więc takie aktywa firmy wynoszą 232 tysiące złotych. Ponieważ nasze zestawienie nie jest bilansem, bo w bilansie aktywa muszą się zbilansować z pasywami, to my możemy popatrzeć troszeczkę inaczej na tematy związane z pasywami. Czyli warto sobie popatrzeć tutaj teraz na tą drugą część. Wiemy, że tych aktywów w naszym omawianym przypadku tutaj mamy 232 tysiące, zapasów na 40, należności, czyli pieniędzy w rynku na 13, w gotówce mamy 24, w urzędzie skarbowym zwrot z VAT-u 5 tysięcy, no i środki trwałe
150 tysięcy wartość rynkowa. Łącznie daje nam to 232 tysiące. Gdybyśmy dzisiaj zamknęli firmę, to są pieniądze, które moglibyśmy odzyskać, przy czym na towary i materiały trzeba trochę poczekać, na środki trwałe poczekać jeszcze dłużej, ale należności, gotówkę w miarę szybko moglibyśmy spieniężyć. Następnie trzeba by było oddać jakieś pieniądze, czyli to są te pasywa. I tutaj warto sobie popatrzeć na kilka elementów. Po pierwsze, czy masz jeszcze jakieś niezapłacone faktury, różne rachunki, nie wiem, czynsze, nieczynsze. Nie wiem, przyjmijmy taki mój przykład salonu. Wiem, że po miesiącu będę musiał zapłacić fakturę za wynajem, że będę musiał zapłacić jakimś tam 12 za wynajem lokalu z 10 tysięcy złotych za leasingi i na przykład mam jakieś faktury na 8 tysięcy złotych, których jeszcze nie płaciłem. Leżą sobie przyjęte za na przykład za materiały, które pojawiły się u góry w aktywach, ale wiszę komuś, czy jestem winny ileś 8 tysięcy złotych. Więc dodając te pieniądze, niezapłacone faktury to na przykład 30 tysięcy złotych. Drugi element takich zobowiązań, jeżeli jeszcze nie płaciłem, nie mam jakiegoś konta rezerw utworzonego na to, to są na przykład pensje. I znowu sprawdzam sobie, ile miałbym pieniędzy do oddania. Mówię, o kurczę, do zapłaty pracownikom trzeba będzie na przykład w moim przypadku zapłacić 50 tysięcy złotych. No dobra, więc to są pieniądze, które muszę zdobyć, żeby, znaczy wziąć z moich aktywów po to, aby zapłacić pracownikom w dosyć krótkim obszarze czasu. Jeżeli teraz mam podatki do zapłaty, czyli PIT, CIT, jakieś inne zobowiązania do państwa, podatek dochodowy, na przykład w przypadku tej firmy 10 tysięcy złotych, to sobie tutaj to wpisuję i jeżeli okazuje się, że mamy jeszcze VAT do zapłaty i ten VAT nie jest na przykład na rachunku split payment, nie jest odłożony, tylko musimy go wziąć z naszej gotówki, z naszej kasy, nie stworzyliśmy sobie jakiegoś konta innego, no to okazuje się, że mamy zapłacić VAT. W tym przypadku 20 tysięcy złotych, więc nasze pasywa wynoszą już 110 tysięcy złotych, czyli aktywa 232 minus 110, okazuje się, że wartość majątku firmy wynosi 122 tysiące, całkiem nieźle. No dobrze, ale mamy do spłaty kredyty. Być może wziąłeś kredyt na inwestycje, na to, żeby twoja firma fajnie działała i nagle pojawia się, jak sprawdzamy sobie, no masz 200 tysięcy złotych kredytu do spłaty i jakieś tam inne rzeczy, nie wiem, od mamy pożyczyłeś 10 tysięcy złotych i musisz jej oddać. Kiedy wprowadzimy tutaj te dane w postaci kredytów i innych zobowiązań, no to nasza wartość majątku tej akurat firmy spada do minus 88 tysięcy złotych. Co to oznacza? No to oznacza tyle, że taka firma dzisiaj, gdybyś ją zamknął, no to musiałbyś do niej w ogóle dołożyć jeszcze 88 tysięcy złotych. Ale jeśli zrobiłeś to ćwiczenie gdzieś na kartce, powpisywałeś swoje dane, a może pobrałeś po prostu plik z mojej strony adamgrzesik.pl do tego, to on jeszcze sięga dalej, tam poniżej są jeszcze takie analizy, dostęp do środków finansowych, wymagane zobowiązania, saldo tych należności, takie dwa bardzo fajne współczynniki, które będą ci pokazywać twoją firmę, których nie omawiam w tym podcaście, ale zachęcam cię, żebyś tam zerknął sobie i pobrał ten plik, to patrząc dzisiaj na twoje zestawienie, na zestawienie, które masz, możesz po pierwsze poanalizować kilka rzeczy. Po pierwsze, warto popatrzeć na to, czy twoje należności, te pieniądze, które masz w rynku i są do odzyskania, plus gotówka, którą masz u siebie w kasie, jest w stanie pokryć dzisiejsze niezapłacone faktury, pensje, podatki i na przykład ratę kredytu. Jeżeli tak, super, i tak będziesz na plusie na koniec miesiąca. Jeżeli okazuje się, że twoje należności, które spływają do ciebie od klientów, plus gotówka, którą masz w kasie i na koncie, nie jest w stanie pokryć twoich faktur, twoich pensji, twoich podatków, to z dużym prawdopodobieństwem ten deficyt będziesz musiał wpłacić ze swoich prywatnych pieniędzy, czyli trzeba będzie pożyczyć twojej firmie, a w spółce na przykład podnieść kapitał. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element. W drugą stronę, na co warto zwrócić uwagę, jeśli twoja wartość majątku firmy jest na minusie, dlatego że masz na przykład duży kredyt, który wziąłeś na firmę i trzeba by było go spłacić tutaj, to trzeba sobie popatrzeć na to, czy środki trwałe, które tutaj masz i zapasy handlowe, które masz w swojej firmie, czy te dwa elementy są w stanie ewentualnie pokryć ten kredyt, gdybyś
musiał zamknąć tą firmę. Jeżeli tak, no to pojawia się jakaś tam mniejsza albo większa polisa. A kiedy mają przyjść kryzysy, to dobrze jest kumulować gotówkę i zapasy i zmniejszać swoje kredyty. Więc takie zrobienie zestawienia raz w miesiącu, po pierwsze będzie ci pokazywać dokładnie, gdzie są twoje pieniądze i będzie pomagać ci dużo lepiej analizować daną sytuację, która jest w twojej firmie. Co mam na myśli? No na przykład być może lepiej popatrzysz sobie na tematy związane z zapasami, tak? Jeśli miesięcznie sprzedajesz towarów za 10 czy 15 tysięcy złotych, to w większości przypadków, w większości branż nie ma powodów, żeby utrzymywać zapasy dwa razy większe niż miesięczna sprzedaż. Na przykład, tak? Czyli na przykład masz sprzedaż 15 tysięcy złotych, utrzymujesz zapasy na poziomie 30 tysięcy złotych i nie daj Boże, kupiłeś to wszystko za gotówkę, to są właśnie twoje pieniądze, które leżą na magazynie i nie pracują, a twoje pieniądze powinny dla ciebie ciężko pracować. Kiedy widzisz, że masz dużo należności do ściągnięcia z rynku tutaj, to warto się zatroszczyć na przykład o politykę kredytową i ustalić sobie coś takiego w twojej firmie. Tak czy tak, bardzo, ale to bardzo zachęcam cię do tego, żebyś zajrzał na moją stronę Adam Grzesik i żebyś zakręcił się koło szkolenia, które nazywam budżet firmowy, albo po prostu wpisz sobie budżet-firmowy.pl, ponieważ my tam uczymy się takich czterech obszarów. To, co ci pokazałem, to jest taka mniej nawet niż 1/4 tego całego działu, który robimy. Tam oczywiście wykonujemy dla każdej z tych firm te rzeczy. Natomiast plik, który trzeba zrobić raz w miesiącu, który zajmie ci, nie wiem, 5 minut, otworzy ci oczy na to, gdzie są twoje pieniądze, da ci bezpieczeństwo i pokaże ci, gdzie są ewentualne zagrożenia. A kiedy spotkamy się na budżecie firmowym, nie tylko przekroczę twoje oczekiwania, ale co najważniejsze, pomogę ci uporządkować finanse w twojej firmie. To się przełoży bezpośrednio na porządek w finansach domowych i to sprawi, że nie tylko będziesz bezpiecznie prowadzić firmę, ale również wyznaczysz sobie cele. To jest ten taki element YU w moim systemie zarabiania zysk, który pokaże ci, czego możesz spodziewać się na koniec roku, jakie możesz mieć wypłaty, jakie możesz sobie ustalić cele finansowe. Trzymam za ciebie kciuki i bardzo zachęcam cię do tego, abyś wykonał sobie to ćwiczenie. Pamiętaj o tym, aby skomentować ten podcast, aby skomentować ten odcinek na platformie, na której słuchasz go. Będę wdzięczny za oceny, ponieważ one mnie mocno nakręcają. I spuentuję temat tego odcinka słowami Johna Maxwella: zrobić budżet to pokazać twoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły. Wszystkiego zyskownego. Zarabiam w biznesie. Zaprasza Adam Grzesik.